Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku analizy procesów myślowych hardstacków. Dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, gorący temat. Mam na myśli ścieków z TVN-u. Może jakaś część z Was już widziała ostatni filmik. Jeśli nie, to możecie go znaleźć na moim kanale. Ale natomiast chciałbym generalnie poruszyć jedną ważną kwestię, bo się szczerze. No wiadomo, omawiamy tutaj procesy myślowe i tutaj naprawdę jestem pod wrażeniem tego zjawiska, że takie mogło wystąpić. No ja wam dokładnie pokażę, o co chodzi. Wyświetliło mi się coś takiego na Facebooku. Chodźcie sobie to przeczytać, mi się nie chce tego czytać, ale jak przeczytacie, to się wypowiecie. Czy tam przemyślicie? No jeśli to jakiś menago tam pisał, to sugeruje zmianę, bo kompletnie osoba, co to oglądała, nie rozumie, jaka jest sytuacja, no w tym takim, no gram od kilku miesięcy już na iście. No i ja powiem tak, są ścieki po prostu, trzeba to nazwać normalnie, tak powyżej D2, no i no przecież to jest jakaś totalna tragedia, no i patrząc na prawdopodobieństwo, jak zagra taki typ z TVN-u, to myślę, że na 100% póki co spotkałem kilku, będzie ściekiem. I tutaj patrząc po tym, ktoś, jakaś osoba, no nie wiem, nie, teraz się już dowiedziałem, że to jest Teamek, ale ja przecież nie wiedziałem, że to jakiś Teamek jest w ogóle. No raz graliśmy na jakimś turnieju PRP, to chyba w 20 minucie free-RPki były i była zwała na TS-u, że na gwiazdy TVN-u gramy. Mieli chyba niki jakichś kurwa celebrytów, coś takiego, bo słyszałem wcześniej te nazwiska. No i zwałę z nich mieliśmy, wiadomo. Czasem jak taki co ma, bo jak ja, no kurwa, ja coś Grecy, to też zwała zawsze jest, ale mniejsza o tym, kto grał, ten wie, jaka jest sytuacja na czymś takim. No tutaj kompletny brak interpretacji, no przecież wiadomo, że chodziło ona mi o niekonwencjonalne piki, no na przykład, nie wiem, no coś z mety starej, nie wiem, Udy, Wukong Mid, coś takiego. No ja ostatnio Wukongiem Mid grałem, nie wygrałem. Ale to nie chodzi o to, żeby przegrać celowo tą grę, tylko w połączeniu z gameplayem osoby, która jest z tego TVN-u, no to prawdopodobnie będzie gierka przegrana. Ja ostatnio z moim ziomkiem grałem, to miał junglera z TVN-u, to też unlucky gierka. Ja sam też miałem, to piknął Maokaja bez smajta i wiadomo, zapomniał, to jest oczywiste, bo przecież nie celowo. Ale to, co zrobił potem w tej gierce, to jest naprawdę jakaś paranoja. No typek nie patrzył na mapę w ogóle, no nie wiem, co to było. Także, a wracając do tych, to nie. On nie jest zły. Grałem na niego, nie jest naprawdę zły. Nie jestem tylko pewien, czy nie mylę go z jakimś Trandlem, ale mi się wydaje, że ściekiem. On jest na pewno ściekiem i generalnie. No, ja przypominam sytuację z TL Sidestone'em. Ja go szczerze muszę z ręką na sercu przeprosić, że tak na niego mówiłem, że on jest taki chujowy. No, w porównaniu tutaj to już. No, nie wiem, jak to skomentować, ja powiem tak. To już no, nie będę się wypowiadać po prostu na ten temat, ale TL Sidestone'owi muszę złożyć przeprosiny. No bo tak szczerze po prostu zobaczyłem 2K gierek, w 2-3 gierkach źle zagrał i miałem opinię, ale tutaj to jest tragedia jakaś. Ukaże się gameplay Leonom i będzie można porównać sobie jego gameplay z Leonem TL Sidestone'a i TL Sidestone wypada tutaj znacznie gorzej.
No dobra, z nim jest sytuacja wyjaśniona i na pewno się pokaże gameplay. Ja powiem tak, już wczoraj sytuacja z nim była taka, że ja go chyba wczoraj albo dwa dni temu miałem w teamie i mu napisałem, że jak jest kolejnym wściekiem z TVN-u, to niech wyjdzie, bo ja wolę nie wiedzieć, żeby nie wiedzieć czegoś, co jest oczywiste. I on napisał, że generalnie nie jest w ich teamie. No, wiedziałem, że taki ściek jak on nie może być pewnie w jakimś teamie, bo co to jest team w ogóle? Jeśli on gra w jakimś, to ja naprawdę jestem zażenowany poziomem, że takie coś można nazwać teamem. Ale to był tak, Black Press i Leon grał na Morganę. To już była inna kierka. To w ogóle nie szedł promować, tylko stał na Morganę i czekał tylko, aż Morgana zespelshiduje jego stuna. To jest taki Black Press, no to jest coś niesamowitego. Pomijam losowe też wejścia, ale to presja naprawdę na nieciekawym poziomie. No i wracając do tego Manago. Z mojej perspektywy ciekawi mnie podejście generalnie i co ktoś miał w głowie, że to napisał. O. Wygląda to śmiesznie, ale jeśli się ktoś do mnie z tym zwracał, to ja wyjaśniłem, o co chodzi. Ale oni myślą, że to jest... No, znaczy, ja podejrzewam, że ktoś myśli, że ja mówię o rzeczywistej interce, więc ktoś to uwierzył. No, ja myślę, że naprawdę ktoś nie jest z tego ELO, więc jak Manago, to lepiej zmiana. Jeśli to któryś z tych graczy, to myślę, że też no nie wie, o co chodzi. No jak można... No każdy wie, o co chodzi z tą interką, przynajmniej z tych osób, co oglądają odcinki, że nie chodzi o itenkę zrobić 0-15. Tylko normalnie zagrać tylko innym pikiem, a ta gierka i tak nie będzie wygrana, to każdy wie z góry, nie? No, ja przynajmniej no, nie doświadczyłem... że dobrze mogli zagrać. No a w ciągu ostatnich dni właśnie mi się tak narzucili w tym D3, D2. No tutaj to... Dlatego nie wiem. A jeśli to jakiś teamek, to jak chcecie udowodnić, że nie jesteście ściekami, to zagrajcie z naszym, zagramy ze sklejką, którą gramy raz na jakiś czas, kurwa w lola. I tyle, i zobaczymy, co umiecie. Jeśli napisał ktoś na tym fanpage'u z tego teamku. Inaczej nie, jeśli Manago, to naprawdę tak samo profesjonalny jak tutaj zresztą. Dobra, myślę, że to tyle w tym temacie. Chciałbym jeszcze kilka rzeczy powiedzieć o różnicy Elo na serwerach Turcji, Ista i Westa. Zatem jak to wygląda? Różnica w playstylu jest tylko i wyłącznie taka, że gracze są najbardziej agresywni na Turcji, mniej agresywni na Iście i bardziej pasywni na Ełów. A z czego to się bierze? No oczywiście problem jest u socjalizmu, bo gdzie indziej. Unia Europejska, znaczy spójrzmy sobie na prosty przykład. Jakbyście w szkole podstawowej, na pewno jakaś część z was była, prawdopodobnie wszyscy, załóżmy, no wyjebaliście komuś i ta osoba poszła do pedagoga. No to pedagog bierze was i mówi, nie wolno bić, w ogóle nie zna nawet przyczyny. A 40 lat temu kapuś by drugi raz został wpisany do nauczyciela, no trzeba sobie to powiedzieć jasno. Tutaj widzimy Unię Europejską i eurosocjalizm, jak zadziałała. I w rezultacie idzie zaobserwować zjawisko, o którym chwilę temu wspomniałem, że na Ełów grają bardziej pasywnie. Dlatego niektórzy masterzy z Ista na przykład siedzą i nie mogą wyjść z tego D4, D3 na Ełów, a niektórzy masterzy z Ista mają mastera na Ełów. Natomiast różnica jest mniej więcej od tego mastera, a inni mogą mieć inne elo ze względu na to, że niektórzy są bardziej pasywni, a inni bardziej agresywni. I ci bardziej pasywni sobie łatwiej poradzą w tym demodzie na elo, a ci mniej pasywni gorzej. Natomiast ci bardziej agresywni. Natomiast jeszcze ci agresywni sobie poradzą tak na Turcji, że to jest niemożliwe. Ja należę do tych agresywnych. No i na Turcji jest zdecydowanie łatwiej, bo tam są gierki po 70 kili w 30 minucie na poziomie D5. No myślę, że jeśli są tutaj gracze na iście,
którzy twierdzą, że są agresywni, to powinni się po prostu udać na Turcję. A ci, co mają, to znaczy tak, gracze, którzy mają dużą różnicę w elo na Eów i na iście. Czyli na Eów, na iście mam na przykład D1, a na Eów mają D5. Ale ci, co mają podobnie, to nie, to na pewno nie. Ale ci, co mają dużą różnicę, jest wysokie prawdopodobieństwo, że jesteście bardziej agresywni, a na Turcji sobie lepiej poradzicie. Bo tam trzeba po prostu złapać fida, ale tam się nie łapie fida z farmy, tylko tam się zabija typu, bo tam jest Crown Fiesta. Ale oni lepiej przychodzą, od razu jest reakcja. No ostatnio miałem fajta o Blue Buffa, którego nie było w piątej minucie. No normalnie wszyscy poszli na Blue się bić tak z dupy i co chwilę coś takiego jest. Tam cała gra jest normalnie deathmatch, tam fajnie mi się szczerze gra, ale myślę, że później to ominie. A wracając do tego, dlaczego w ogóle oni są bardziej agresywni? Dlatego, że no to są, no muslimi to są, no trzeba tutaj powiedzieć sobie jasno, oni są agresywniejsi, tak samo jak trwa islamizacja, tutaj wiadomo, są bardziej agresywni, podejmują ryzyko, no to zdobędą po prostu Europę z jakiś czas, za jakieś 40-50 lat. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak na moje będzie to oczywiste. No przecież to ci z zachodniej Europy mogą zrobić jakiemuś muzułmaninowi. No przecież ostatnio była sytuacja. Czytałem chyba dwa artykuły, tak, dwa. Jeden, ja jakiś typ ze swoją laską pod namiot sobie pojechali gdzieś kurwa do lasu pod Berlinem, to przyszedł Afrykańczyk, odebrał nóż chłopakowi i zgwałcił jego dziewczynę na jego oczach. Druga sytuacja była, już tylko nie pamiętam gdzie, było trzech typów, jedna laska i też odebrał mąż, jeden Afrykańczyk i też zgwałcił tą dziewczynę. No, porównanie umiejętności takiego kogoś, wiadomo jest już lepszy, bo żyje w innym środowisku, musi takie coś umieć, bardziej zwinny musi być, on myśli w inny sposób i inne ma cele. Ale taki muzułmanin wcale nie jest gorszy od niego. Znaczy wiadomo, że nie aż taki jak on, dobry, ale gorszy. No i w sumie tyle było w tym odcinku. No pewnie następny odcinek będzie o hardstackach w D1 i potem pomyślimy. Bo jeszcze jestem obiecany, ale tymczasowo na Turcji grałem, więc nie mogłem gierki na Smurfie kontynuować. Myślę, że za 2-3 dni się już ukaże, ale...